Pani wojewodo, panie prezydencie, panowie dyrektorzy, szanowni państwo. Wczoraj o tym samym, czyli o Faustynie Kowalskiej, mówiłem w Paryżu. I się nie pomyliłem, gdy chodzi o ten Aleksandrów, ale mówiłem o Łodzi dlatego, że tutaj zaczęła się jej droga, jeśli tak można powiedzieć, mistyczna. W parku w Wenecji, a potem w kościele, który stał się katedrą archidiecezji łódzkiej. Mówiąc o tym programie, o tym zamyśle filmu związanym ze świętą Faustyną, chciałbym zwrócić uwagę państwa na pewien kontekst, bardziej szeroki, bardziej głęboki, mianowicie zbliżająca się rocznica 1050 Chrztu Polski. I w związku z tym takie dwie bardzo ważne uwagi, ale je będę cytował, bo to nie są moje. To są uwagi Jana Pawła II. Najpierw ta, którą wypowiedział w Poznaniu w 1983 roku, a więc 30 lat temu, podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny, był wtedy w Poznaniu. I wtedy powiedział, nawiązując właśnie do chrztu i do miejsca, jakim jest Poznań, szerzej ziemia wielkopolska, a więc także i Gniezno. Tu zaczęły się dzieje Polski, czyli państwa, chrześcijaństwa i narodu. I taka jest prawda. Starsi z nas pewno pamiętają, jak trudne były te obchody tysiąclecia Chrztu Polski prawie 50 lat temu. Dzisiaj żyjemy w nowej rzeczywistości, w niepodległej Polsce i mamy prawo się spodziewać, że te obchody będą przebiegały w zupełnie innej atmosferze, a że muszą przebiegać, że to jest bardzo ważne, świadczy to właśnie jest to drugie, co chciałbym wspomnieć. Co mówił Jan Paweł II w siedzibie UNESCO w Paryżu w 1980 roku, gdzie stwierdził, iż jest coś tak ważnego jak tożsamość narodu i państwa poprzez kulturę. I przywołał tutaj jako przykład właśnie Polskę, która przez 123 lata, jak wiemy, nie istniała na mapach politycznych Europy, ale istniała jako naród. Istniała jako naród, który miał swoją kulturę, który tej kultury bronił. Tę kulturę także w czasach bardzo trudnych niezwykle twórczo rozwijał. I to stanowiło podstawę do tego, że miał prawo upominać się o pełny, suwerenny byt w czasach rozbiorów. W domyśle ma prawo także domagać się tej suwerenności także teraz. Przypominam, to był rok 1980, żelazna kurtyna w Europie. I taka uwaga, którą znalazłem po latach, opublikowana już w 2004 roku, o ile się nie mylę, przez kardynała Paula Poupharda, który wtedy, w 80 roku był rektorem Instytutu Katolickiego w Paryżu i był uczestnikiem tego spotkania w UNESCO i opisał atmosferę tego wydarzenia, a dokładnie tych słów papieskich. Sala zamarła i wszyscy patrzyli na zimne oblicze ambasadora Związku Radzieckiego. I siedzący obok kardynała Poupharda, wybitny intelektualista Pierre Emmanuel szepnął. To jest silne, co on powiedział, ale tym, co powiedział, wydał na siebie wyrok śmierci. Niecały rok później był zamach w Rzymie na Jana Pawła II. Bardzo ciekawe sformułowania, jak państwo widzą, bardzo ważne, mówiące o tożsamości kultury. Tę tożsamość musimy na nowo odczytywać, sięgać do korzeni, tworzyć zręby naszej właśnie duchowej niepodległości i suwerenności i niewątpliwie właśnie w tę historię, zresztą najnowszą, niecałe 100 lat, kiedy dochodzi do tej niezwykłej historii osobistej już Faustyny Kowalskiej tutaj w Łodzi. I myślę, że
rozpisanie scenariusza wskazującego właśnie na te elementy życia, specyfiki ówczesnej tego miasta, jej poszukiwań, bardzo głęboko i bardzo dobrze wpisują się w ten kontekst kulturowy, historyczny, o którym mówiłem.